Wjeżdżamy na teren klasztoru Shaolin. Parking dla autobusów jest już mocno wypełniony. Tak jest codziennie. Góry niestety toną we mgle, ale ogólnie pogoda sprzyja zwiedzaniu, bo nie jest zbyt gorąco. Przed bramą prowadzącą na cały obszar terenu klasztornego stoi pomnik mnicha. Pewnie dziękuję przybyłym, że zostawiają w klasztorze sporo pieniędzy, bo współczesny Shaolin nastawiony jest na komercję i coraz bardziej oddala się od prawdziwego buddyzmu. W bocznych współczesnych pawilonach kwitnie handel pamiątkami. Są również niewielkie bary, w których można się posilić. Brama wejściowa to również współczesna konstrukcja. Do lasu pagód, bo od nich zaczynamy zwiedzanie, zawiozą nas elektryczne wózki. Przed nami las pagód. To nekropolia, na której przez wieki chowano prochy mnichów. Takich mnichów, którzy wnieśli wkład w rozwój klasztoru, napisali księgi bądź byli przeorami. Prochy zwykłych zakonników rozsypywano w pobliskich górach. Groby są symboliczne. Szczypta prochu, nad nimi pagoda. Na terenie nekropolii znajdują się 244 pagody. Część z nich uległa zniszczeniu podczas trzęsień ziemi. Pagody są wielookapowe, ale zawsze o nieparzystej liczbie okapów, a największa ich liczba to 7. W siedmiookapowych pagodach składano prochy przeorów klasztoru Shaolin. Ten kształt pagody, zdobienia i 7 okapów wskazują na to, że spoczywają w niej prochy któregoś z przeorów. To najmłodsza pagoda na cmentarzu. Pochodzi z 2004 roku, a została wybudowana jeszcze za życia przeora przez jego uczniów. Do niedawna można było chodzić między pagodami. Dziś teren został ogrodzony, a przejścia zlikwidowano. Można jedynie obejść cmentarz wzdłuż ogrodzenia. Najstarsze pagody pochodzą z VIII wieku, czyli z czasów panowania dynastii Tan. Ta pagoda pochylona i popękana pochodzi z 791 roku i jest najstarszą pagodą. Wszystkie pagody zwieńczone są symbolem buddyzmu, kwiatem lotosu w postaci rozwiniętego kwiatu bądź pąka. Pagody mają wysokość od 1 do 14,6 metra. Każdy grobowiec ma wygrawerowaną inskrypcję i rok budowy. Udajemy się już pieszo na teren zabudowań klasztornych. Na tym rozległym terenie jest wiele drzew i krzewów tak pięknie kwitnących o tej porze. Dotarliśmy do bramy wiodącej na teren Shaolin Si. Shao to nazwa okolicznych gór, Lin to gęsty las, Si świątynia. Czyli świątynia położona u podnóża gór Shao w gęstym lesie. W bramie, po prawej stronie, wita nas śmiejący się Budda. Po lewej stronie widzimy posłańca z mieczem skierowanym w dół, co znaczy,
że świątynia była przeznaczona wyłącznie dla mnichów. Tu mogli przebywać wyłącznie mnisi z klasztoru Shaolin. Świątynne zabudowania, które dziś można już zwiedzać, zostały odbudowane w XX wieku po wielkim pożarze. W 1928 roku, podczas wojny domowej, jeden z lokalnych przywódców podłożył pod świątynią ogień. Z pożogi ocalał ostatni pawilon pochodzący z czasów dynastii Min. Po obu stronach znajdują się stele zbudowane przez różne stowarzyszenia sztuk walki kung fu z całego świata. Na drzewach widoczne są otwory, które powstały poprzez uderzanie przez mnichów palcami w korę. W ten sposób praktykowano sztukę walki kung fu polegającą na kierowaniu energią naszego organizmu i skupianiu jej w jednym miejscu. Klasztor powstał około 495 roku w czasach panowania północnej dynastii Wei. Jednak swoją sławę zawdzięcza Bodhidharmie, mnichowi, który tu przybył w VI wieku. Gdy Bodhidharma poddawał się medytacjom w okolicznych grotach siedząc w pozycji kwiatu lotosu, drętwiało mu ciało. Zaczął więc ćwiczyć, naśladując ruchy zwierząt. Tak narodziły się sztuki walki kung fu, naśladujące ruch zwierząt. Mamy w kung fu różne style, styl żurawia, tygrysa, małpy, skorpiona czy węża. Miejsce, które oglądamy, jest miejscem narodzin dwóch rzeczy. Z jednej strony sztuk walki kung fu, z drugiej buddyzmu zen, polegającego na medytacjach, które to zapoczątkował Bodhidharma. Pawilonu czterech niebiańskich królów strzegą przed złymi duchami dwaj strażnicy. Głównymi postaciami w pawilonie są cztery niebiańscy królowie odpowiadający za cztery strony świata. Choć znajdujemy się w klasztorze, spotkanie mnicha to wyjątkowa rzadkość. Tu mamy bardzo ciekawy ryt, który pokazuje trzech wielkich filozofów, żyjących mniej więcej w tym samym czasie. Twarz skierowana w naszym kierunku to Budda Shakyamuni, dwie zetknięte profilami to twarz Konfucjusza i Lao Tse, założyciela taoizmu. Te trzy filozofie funkcjonowały w Chinach równolegle i kształtowały charaktery Chińczyków. Przed pawilonem trzech Buddów wierni palą kadzidła. Przed nami trzy figury Buddy. Po środku Budda teraźniejszości, po lewej przeszłości i po prawej przyszłości. Oryginalnie kocioł na strawę z czasów dynastii Min. Nad takimi kotłami montowano rusztowania i często mnisi, wisząc za nogi głową w dół, ćwiczyli swoją wytrzymałość, mieszając strawę. W tym pawilonie mieściła się w dawnych czasach biblioteka klasztorna. Niestety podczas pożaru w 1928 roku wszystko spłonęło. Obecnie jest to figura Buddy leżącego, odpoczywającego tuż po osiągnięciu stanu nirwany.
Budynek po prawej stronie to siedziba przeora Shaolin, jednak nikt go tutaj nie widuje. To biznesmen, który jeździ po całym świecie, reklamuje klasztor Shaolin i zarabia ogromne pieniądze. Współczesnym mnichom też daleko do legendarnych postaci z czasów Bodhidharmy. Pewien uparty młodzieniec, chcący zostać uczniem Bodhidharmy, był przez niego ciągle odrzucany. Chłopak czekał w śniegu na mistrza przed pawilonem, w którym on spał. Zniecierpliwiony Bodhidharma powiedział, że prędzej nie zostanie jego uczniem, póki śnieg nie zabarwi się na czerwono. Wtedy chłopak odciął swoje ramię i śnieg zrobił się czerwony. Poruszony tym Bodhidharma, którego widzimy tu na kamiennej płaskorzeźbie, przyjął go na swojego ucznia, a pawilon, w którym spał, nazwano pawilonem stojącego śniegu. System stworzony przez Bodhidharmę był przez wiele lat wzorem dla innych buddyjskich klasztorów. Zewsząd czyhają na zwiedzających mityczne potwory. Żółwie dźwigające stele z inskrypcjami są oblegane przez zwiedzających, chcących zrobić sobie zdjęcie, jak ten mały chłopiec. Milczącym świadkiem historii Shaolin jest ten 1500-letni miłożąb japoński, który uniknął losu, jaki spotkał budynki klasztorne. Żegnamy już słynny klasztor, w którym niewiele pozostało ducha z czasów, gdy Bodhidharma wprowadzał zasady buddyzmu zen i sztuki walki kung fu, które później rozsławiło klasztor na całym świecie.